TVG9, Klaudiusz Wesołek. W ciągu ostatnich paru lat dość dobrze została upowszechniona wiedza na temat banderowskiego ludobójstwa na Wołyniu. No, trochę mniej ludzi wie o tym, że no, podobne rzeczy działy się także w Galicji. Natomiast dość słabo znane są wydarzenia z Chełmszczyzny, gdzie też miało miejsce banderowskie ludobójstwo. Przede wszystkim, gdzie ta Chełmszczyzna, bo niektórzy się nie orientują. No, Chełmszczyzna pochodzi od miasta Chełm. To jest, no, można powiedzieć, że wschodnia część obecnego województwa lubelskiego. A no, w przybliżeniu, tak można powiedzieć, że to są dawne te tereny dawnych tych gierkowskich województw chełmskiego i zamojskiego. I na tych ziemiach też miało miejsce banderowskie ludobójstwo. Ono się zaczęło na Wołyniu, konkretnie na wschodzie Wołynia, i przesuwało się na zachód, a później ta fala przeszła na Galicję i właśnie na Chełmszczyznę. Nie była to jakaś tam spontaniczna fala, efekt domina, jak niektórzy tam uważają. Nie, to była planowa zagłada zaplanowana i zorganizowana przez banderowską partię. I było to kontynuowane na Chełmszczyźnie. Chociaż no, dzisiaj środowiska neobanderowskie mówią o tym, że to właśnie niby Polacy tam dokonywali zagłady Ukraińców. No, może to wynikać z tego, że w przeciwieństwie do Wołynia Armia Krajowa się dobrze przygotowała na tę ewentualność i tam nie tylko zorganizowano lepiej no, samoobrony niż na Wołyniu, ale oprócz samoobron stwierdzono, że potrzebne są akcje wyprzedzające, czyli uderzenie na bazy banderowskich Rizunów w ukraińskich wioskach. Niestety przy tych akcjach ginęli cywile. Czasem były to ofiary przypadkowe, ale no niestety no, było paru dowódców, którzy no, posunęli się za daleko, no, po prostu działali na zasadzie ślepego odwetu i takiej odpowiedzialności zbiorowej, że no, banderowcy mordują, no to my mordujemy pierwszą z brzegu ukraińską wioskę. No, jak wiemy, no, po wojnie zgodnie no, z orzeczeniami Trybunału Norymberskiego, no, odpowiedzialność stosowanie odpowiedzialności zbiorowej zostało uznane za zbrodnię wojenną. Po prostu nie wolno no, w krajach naszej cywilizacji nie wolno stosować takich metod. Poza tym, jeśli chodzi o skuteczność takich akcji, to też był to błąd. No bo niektórzy oficerowie Armii Krajowej stwierdzili, że no my powinniśmy być tak samo brutalni jak Ukraińcy, żeby ich powstrzymać przed kontynuowaniem tego ludobójstwa. No, moim zdaniem, gdyby no, takich akcji było jeszcze więcej, no to mogłoby by doprowadzić do już totalnej jatki, w której no, w ogóle Polacy i Ukraińcy na kresach powybijaliby się wzajemnie do samego końca. Poza tym, no, banderowcy mieli to gdzieś, że ukraińscy cywile giną. Oni mówili przecież, że
gdy potrzeba krwi, damy morze krwi i że są przygotowani na miliony ofiar. Także no te akcje odwetowe na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej były nie tylko nieetyczne, ale no były politycznym i wojskowym błędem. No, ale tu nie można mówić, że cała Armia Krajowa, czy nawet Lubelski Okręg Armii Krajowej jest winny tych zbrodni w wykonaniu Polaków. Lubelski Okręg, dowództwo Lubelskiego Okręgu Armii Krajowej początkowo zgodziło się na akcję wyprzedzającą, ale widząc ile jest ofiar wśród ludności cywilnej, szybko nakazały jej wstrzymanie. No poza tym po polskiej stronie, w przeciwieństwie do banderowców, nie było jakichś planów deukrainizacji kresów tych terenów mieszanych. No poza tym, no jeszcze raz powtarzam, że no była to akcja w obronie koniecznej, ale no niestety w kilku miejscach no kilku dowódców zdecydowanie w sposób nieusprawiedliwiony przekroczyło no granicę tej obrony. Także trzeba mówić też o polskich zbrodniach na Chełmszczyźnie, ale no w żadnym wypadku nie można zrównywać tych zbrodni z masowym ludobójstwem, którego dokonali banderowcy na Wołyniu.